Halo, halo, proszę pani, dzień dobry. Cześć, Andzia. To już dzisiaj? A co, nie cieszysz się? Bardzo się cieszę, ale miał żeś przyjechać dopiero jutro, nie? No dzisiaj przyjechałem, wiesz, bo jutro rano muszę być na bazarze, to chociaż się porządnie wyśpię, no. A co tam u mojego przyjaciela Bercika? Ach, ani mi nie gody. Co się dzieje? Dzieje się i to bardzo dużo i to z twojej winy, wiesz? Jak to z mojej winy? Z mojej winy? No a kto mu kozo oglądać ten program w zeszłą niedzielę, co? Jaki program? Ty, Berci, może byśmy obejrzeli coś innego, co? A co? No nie wiem, co. No to nie, jedź dalej. O, to jest ciekawe. Zdobywcy. Trzy ekipy, biała, czerwona i granatowa, rywalizują o wyjazd do Peru. Co z tego? Jak to co? No to może być ciekawe. No tam jakieś gorolskie, dumne programy i tyle. Jakie gorolskie? A ty wiesz co? Coś mi się obiło uszy, że tutaj ktoś z Katowice startuje w tym. Chyba ci w dekel pizło. W takich głupotach nigdy żaden porządny hanec nie będzie brał udziału. I mało tego, żaden porządny hanec nie będzie na takie głupoty patrzył. Durnoty i tyle. Tak, tak, durnoty. No dobrze, ale ja jako gorol i warszawek to chyba mogę coś takiego poglądać, co? Mogę? Ja. Ty nawet żeś powinien se na takie coś popatrzeć, ale ja w życiu, ja nawet nie wejrza na telewizję. Dobra, ci. A, już teraz pamiętam ten program o tych zdobywcach, no, ale też pamiętam, że Bercik nie wyglądał na zainteresowanego. Nie? To pójdź do domu, to się to wszystko obejrzysz na własne oczy. A? No chodź. Bercik! Bercik! Zawrzyj dziupi wlazły! I no nie wpadnij do przepaści! I uważaj na piranie! Co? Ty Bercik, co tu się dzieje? Ty, uważaj, no kaś ty mi w los, tyś w los do jeziora Titi Caca, ty! Co? No, do jeziora Titi Caca, ty! Zawsze dwa razy trzeba ci go dać, a? Ach, przepraszam, rozumiem. Do jeziora mówi się tiki kaka, no. Titi kaka. Przepraszam, nie zauważyłem, przepraszam. No, pewnie, że nie zauważył, bo się z Warszawią. Warszawiok nigdy w życiu nic nie zauważy. Wy się w ogóle na zdobywców nie nadowodzie. Ty widzisz, że właśnie przechodza nad jeziorem Titi kaka, przechodza prosto na Machu Picchu. Co? No Machu Picchu, taką górę, kurczę. Ty się w ogóle na niczym nie znasz, ty. Z ciebie by zdobywca w życiu nie był. Wiesz, warszawiołki są kiepskie zdobywcy. No chociaż ta Agata Janowsko, ona też jest z Warszawy. To? Agata Janowsko, no, powiedz, że ją nie znasz. Agata Janowska? Nie sądzę. Ty nie wiesz, co to jest Agata Janowska? No zabij mnie laci, patrz. On z Warszawy, ona z Warszawy, a on nie wie, kto to jest Agata Janowska. Ty chłopie, w jakim świecie ty żyjesz, co? Będziemy zaraz. Ale kto to jest Agata Janowska? No. Nie wiesz, kto to jest, no. No stomatolog, ty zachciankowi psychopato. Stomatolog z Warszawy. Ty w ogóle nie wiesz, co się na świecie dzieje i kto jest teraz na topie. Zaraz. Aaa, już wiem. To znaczy, że w Katowicach na topie są stomatolodzy z Warszawy, tak? Nie wszyscy. I no Agata Janowska. Kurczę, ty wyobraź się, że ona na poligonie w Drawsku to ona noga zwichnęła i ona pobiegła dalej. Rozumiesz? Aha. Nie wierzę, żeby ona miała warszawskie korzenie. Ona musi mieć korzenie śląskie. Założa się, że jej dziadek kiedyś gonił szwobów po hołdach z giwerów w Katowicach. Ty zaraz, Bercik, zaraz. Czy ja się czasami nie mylę? Czy ty nie żyjesz w świecie programu telewizyjnego pod tytułem Stopy w kółko? Ja wiedział, że to się tak skończy. A nie się stało. Pewnie, że żyję w świecie programu zdobywcy. Ale co ty możesz o tych rzeczach wiedzieć? No co ty możesz wiedzieć, jak ja cię namówił ledwo, żebyś sobie jeden odcinek obejrzył? Co? Ty mnie namówiłeś? Ty mnie? No a co? Dobra, Zbyszek, pomóż mi, muszę ćwiczyć przed drugą edycją. A co teraz będziesz ćwiczył? Teraz będę ćwiczył nocne akcje. Nocne akcje? No, dokładnie, prawdziwe nocne akcje by dać ćwiczył. Mam takie zadanie, że mam odnaleźć skarb Inkrów ukryty za Canyon de la Grande Lodówka. I to po ciemku, całkiem po ciemku. Uważaj. Świeci. Achtung, już. Co ty tu robisz? Próbuję odrabiać matwę. I tak nie rozwiążesz. Robimy zaciemnienie. Przystępujemy do akcji nocnej. Tu nie ma
zima, ciepło, 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 zimno, zimno, ciepło, 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 ciepło. Skarb Inków odnaleziony! Zbyszek, jest skarb i to zimny! Weź se ta nora oświetli. Ida! Hubert, ale co tu się dzieje? Teraz to się wujek pyta, tak? No co? Trzeba było wujkowi Bercikowi nie pokazywać tych zdobywców. No ale ja nie wiedziałem. Nie wiedziałem, nie wiedziałem, jasne. Teraz wujek pokazał mu Bóg wie co, no i pojechał sobie do Warszawy, a my się musimy męczyć z tym psychopatą. Oj, Hubercik, nie wolno mówić tak o wujku. Dobra, dobra, mnie już tam wszystko jedno. Co on tam wyprawia? Próbuje wejść na szafę, znaczy nazywa to wulkanem, miss me. Ciągle spada, ale się nie poddaje. Na razie jeszcze cały czas spadł, ale się nie poddawał. Jeszcze chwila i wyda jak stańczyk. Co? No patrz, niby warszawiał, niby taki wykształcony, oczytany, a nie wiem kto to jest stańczyk. Właśnie, że wiem, ale co ma wspólnego stańczyk ze spadaniem z szafy? Nie z szafy, ino z wulkanu. No dobrze, dobrze, to co ma stańczyk wspólnego ze spadaniem z wulkanu? Nie, patrz Hubert, jakiego masz durnego ujka, proszę cię, nie bierz jego przykładu. No to zaro widać, że nie wie kto to jest stańczyk. A właśnie, że wiem, błazen króla Zygmunta. Coś ty powiedział, a odszczekaj, odszczekaj. No wiecie, Hubert, no na pomoc, błazen. Kurde, co błazen? Uspokój się, co? Nie. Tak? Spokój się, bo no. Co, bo błazen, bo ze Śląska, bo chamy z krwi i kości, to zaraz błazen, tak? Kurczę blade, co wrześ jest błazen? Nie obrażaj mi ludzi ze Śląska tu. Becik, uspokój się. Co uspokój się? Ty swoich goroli to się może tam warszawiaków przezywać od błaznów, a od nos wara, daleko. Becik, ale słowo honoru, ja nie wiedziałem, że ten słynny stańczyk pochodził ze Śląska. No ale wiesz co, może sobie co chcesz, ale on naprawdę był... Błaznem króla Zygmunta i nie ma to tamto. Zaj za czynosz! No co? No, Hubert, to powiedz mu! No. Wujkowi chodziło o tamtego, nie o tego błazna, no. Tylko o Marcina Stańczyka, no. Urodzony 1976, 19 lutego w Katowicach, 1,86 m wzrostu, rozmiar buta 44. Co? Brawo! Hubert, skąd ty to wszystko wiesz? Przecież wujek ciągle o tym gada, to już na pamięć sobie zapamiętałem, nie? Aha. No. No. Zbyszek, i tak jest przez cały czas. Czy to jest normalny dramat? No, to jest naprawdę dramat. Tequila, por favor. Vaya con Dios. Słuchajcie, ale ja czegoś tutaj nie rozumiem. O co tutaj chodzi z tym Marcinem Stańczykiem? Nie wiesz, że Marcin Stańczyk to jest jego ukochany zdobywca. Jak to? To znaczy on zdobył Bercika? Wujek, nie wygłupiaj się, bo to nie jest śmieszne. No dobra, dobra. No ale dlaczego ulubiony? No bo on jest stąd z Katowic, wujek jest jego zagorzałym fanem. Hasta la vista, baby! No właśnie, wie o nim wszystko, łącznie z numerem buta i ulubioną potrawą. Bewsztyk tatarski. I my przez to też wszystko wiemy. No, w sumie my wiemy wszystko o wszystkich zdobywcach. Yo soy marinero. Wujek zna i my ich znamy. Aha. A już najgorsze są te dziołchy. Jakie dziołchy? Tak, te dziewczyny z tego prowadzi zdobywca. Co? Cały czas ino o nich marzy, rozumiesz? Przecież Zbyszek, mi się wydaje, że on już chyba w ogóle nikogo. Oj, Andzia, nie przesadza. Ale ciocia wcale nie przesadza. Co? Agata, Miłka, Maja, Kasia druga, Agata i Ela. Nawet ja już je znam na pamięć. Chyba szkody, żeś narobił jeden wstrzyknięcie pilota. Połóż to! No właśnie, jeszcze nikt nigdy nie narobił tyle szkody jednym pstryknięciem pilota. Ale słuchajcie, czekajcie, no przecież... Czekajcie. Ja myślę, że jakieś wyjście z sytuacji jest. No, to niemożliwe, żeby to była aż tak zła sytuacja. No, Andzia, Bercik na pewno cię kocha, nie jakieś tam obce dziewczyny, to po pierwsze. A po drugie, słuchajcie, na pewno wymyślimy coś jutro. Bo dzisiaj mi się bardzo chce spać, no. No, kolego z wojska, czas spać. No to właśnie się szykuje, chyba widzisz, nie? No to idź do łóżeczka, Andzia czeka. Nie, oni się tu śpią, w obozowisku. W kuchni, na podłodze? Chopie, ja muszę być twardy jak Beata Pawlikowsko, bo inaczej nie dam się rady w dżungli. No, hasta la vista, baby, zjeżdżaj. No uciekaj spać. Jak ja cię klupna, to ci normalnie tam zegarek stanie.
Tak się gasi światło. O. Dobra. No niestety, Andzia. On chce spać w dżungli i koniec. Wiesz, co mnie martwi, Zbyszek? Że tym razem motostrazy gorszy przebieg niż kiedykolwiek indziej. Spokojnie, Andzia. Ale wiesz co? Widzę jedną jasną stronę. Jaką? Jemu wcale nie chodzi o dziewczyny. Ja? A o co? On chce być twardzielem, zdobywać dżungle i takie, wiesz, inne, nie? Jemu w ogóle na dziewczynach nie zależy. Obyś miał rację, wiesz? Słuchaj, założę się z tobą, że jemu na pewno w nocy się śnią liany, jakieś dzikie zwierzęta, skaliste szczyty. Ale za parę dni mu to przejdzie, zobaczysz. Obyś miał rację. Na pewno będę miał rację. Andzia, co się dzieje? Nie wiem. Jakoś się dziwnie czuję, wiesz? A ty wiesz, że ja też? Zbyszek, już się kiedyś czułach tak dziwnie, wiesz? A czy to przypadkiem nie jest jakiś kolejny durny sen Bercika? Wszystko możliwe. Ty, jak się pokorzą gołe baby, to znaczy, że tak. Andzia, nie fandzol głupot, no pewnie, że to jest mój syn, a coś ty myślała, że czyj? Bercik, no witamy gospodarza tego pięknego snu, tylko w tym śnie nic się nie dzieje. Andzia, ja ci zaraz udowodnię, że nie śnią mi się żadne gołe baby, no liany, dżungla i te sprawy, rozumiesz? A ja ci nie wierzę, bo za dobrze cię znu. Nie, nie, Andzia, on może mieć rację. No w tym stanie, w jakim się znajduje? Andzia, ja ci zaraz udowodnię, no poproszę mózg o wyświetlenie pokazu, ja? Uwaga, halo, centrala, można wyświetlać, proszę bardzo. Nie to, halo, centrala. Nie to, to nie ta projekcja. Zatrzymać pokaz, zatrzymać to, zatrzymać. A, Bercik, mamy cię. Widzieliśmy te twoje liany. Agata, Miłka, Maja, Kasia, druga Agata, Ela. To o nich mówił Hubercik, tak? Ha. Ty, i to ma być ta twoja dżungla, jak ja ci zaraz gryzna. Nie, zatrzymać to, zatrzymać to. Halo, zatrzymać to, zatrzymać to. Proszę, zatrzymać, zatrzymać, zatrzymać. Zatrzymać to, zatrzymać, zatrzymać, zatrzymać. Jerunie, coraz durniejszy mu te sny. Agata, Miłka, Kasia, Maja, druga Agata, Ela. Proszę jeszcze raz. I no tym razem wersja bez Andzi. A, cześć, siostrzyczko. Cześć. Jest Bercik? Jest, ale chory. Chory? No chory psychicznie. Och, to nie strasz mnie, już myślał, że doprawdy chory. Mam do niego interes. No to proszę bardzo, wchodź. Wida. O, jest. Katarzyna Nieciecka. O, piękno, poważno kobietka. Ha, cześć, szwagier. Ty wiesz, że ona ma przywódczą osobowość. Wiem, ale kto? No godą ci ta Katarzyna Nieciecka. Tak z drużyny czerwonej. Ona tak normalnie, to wiesz, ino polskiego uczy, niby nic, ale jak trzeba, to 10 kilometrów przeleci. Biust wielko dwójka, albo i troszkę większy. Nie wiem, bo jeszcze nie mam jej wszystkich danych osobowych w mojej bazie. Hercik, zostaw to, to jest nieważne, opiec. Słuchaj, mam bardzo ważną inwestycję do zrobienia i potrzebuję twojej pomocy. Inwestycja, ja? Tak, bardzo wielko inwestycja. Tak, 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 gorolsko jakoś, ja cię znowu... Bercik, no wiesz co? Jak gorolsko przecież? Ja wiem, że ty byś nie wszedł w żadną gorolsko inwestycja. Bercik, inwestycja jest nasza, tradycyjno, śląsko, rodzinno, ekologiczno i miła Bogu. Miła Bogu. Tak? Bogu miła. Dokładnie Bogu miła. Bogu miła! Raulin, czyli Miłka. Jak drużyna miła? Białych. Drużyna Białych ci godą. Normalnie studentka Politechniki Gdańskiej. Hobby, autostop i wyprawy górskie. Bercik, posłuchaj mnie. Jest kupa pieniędzy do zarobienia, rozumiesz? Pieniędzy. Bercik, pieniędzy, słuchaj, pieniędzy. Mam inwestora. Titi caca? Z zagranicy, spoza Europy nawet, ale Polak z pochodzeniu. Nazywa się Stan Kowalas, normalnie Stanisław Kowalski. I on chce zainwestować w Śląsk 3 miliardy dolarów. Bercik, patrz mi na usta. 3 miliardy dolarów, rozumiesz? On chce wybudować centrum przemysłowe, centrum handlowe, rozumiesz? Disneyland, tor Formuły 1, potem jeszcze do tego lotnisko. Bercik, rozumiesz?
rozumiesz, to rozwinie cały Górny Śląsk. To ożywi usługi, przemysł, handel. Handel? No. Handel, ja znam jednego handlowca. Doprawdy? Ja! Ela Grudek z Krakowa! Drużyna granatowych. Tak o piękno trochę ryszało blondyna w pięknej granatowej bluzce. Kurczę blady, jakby taką koszulkę, jak oni mają zdobyć? Może być biało, może być czerwono, wszystko jedno. Niech będzie jak chce. Kurde, ja muszę taką koszulkę zdobyć. Bercik! Siostra. Co jemu się stało? A nie wiem. Jakiś jest taki ostatnio dziwny. Dobrze, oddzwonię, dziękuję. Bercik, posłuchaj, to jest szansa do całego Śląska! Ja, to jest szansa, to jest pierronowa szansa do całego Śląska zdobyć taką koszulkę, jak mają zdobywcy. No i lepiej biało i no jak to zdobyć? Bercik, to jest inwestycja za 3 miliardy dolarów. Hopie, jak my jutro podpiszemy ta umowa, to z budową ruszymy w marcu, rozumiesz? Marzec! Marzec! No? Marzec! Ja! No. Agata Marzec, drużyna białych. Biotechnolog, ale tyż bo szkoła, co uczy niemowląt, nie te niemowlaki pływać. Czyś ty widział Ernest kiedyś pływającego niemowlaka? Nie. Ty, normalnie to jest niemożliwe. Bierzesz takiego niemowlaka, wciepujesz go do wody, a on pływał. I to nie do góry brzuchem. Normalnie godą ci zdobywcy, umią wszystko. Bercik, posłuchaj. W marcu ruszy budowa, to my ją kończymy do maja przyszłego roku. Do maja. Maja. No? Maja Bendyk. Drużyna czerwonych. Porządno dziołcha. Chociaż z Gdyni. Co? Ja wiem, ty się może dziwisz, że ja gadam, że porządno dziołcha, a z Gdyni, ale ona powiedziała, że ona umie prowadzić dum, czyli ona musi być ze Śląska i no ona jeszcze o tym nie wie. Ale Ernest, bo tyś coś o tym chciał, ja? Tak, Bercik, słuchaj, ten inwestor, on pochodzi z Peru, rozumiesz? Z Peru? No. Ernest, z Peru, poczekaj, z Peru, czy mój zaraz tego nie godą? Ernest, kocham cię! No, dobrze, no, to godam ci właśnie, że pochodzi z Peru. Ja, Ernest, I love you. Dobra, ale posłuchaj, więc ten inwestor... Kowalla z Peru... Z Peru! No, Bercik! Wiesz co, poczekaj, mam do ciebie jeszcze jedna prośba. Powiedz jeszcze rozkrony ten inwestor. Tłumacza ci, Bercik, z Peru. Nie, Ernest, Bercik! Jak ja cię lubię. Ty wiesz co, chodź, idziemy do Alojza. No o to mi chodzi. Idziemy. Adzia, no dobrze, ale powiedz mi, co do tego wszystkiego ma Bercik? Bo się okazuje, że ten peruwiański inwestor pochodzi ze Śląska, rozumiesz? A, no i co z tego? No i on chce podpisać ten kontrakt w tradycyjnym śląskim szynku. Kontrakt podpisać w szynku? To dziwne. A ty nie wiesz, że milionery są dziwne? No, a na szynkach najlepiej zna się wujek Bercik, niestety. Co niestety? To dobrze. I co? I teraz Bercik będzie szukał Ernestowi takiego szynku? No, poszedł załatwiać, negocjować u Alojza. Nie jest tego świstwa, jest jabłka. O! Bercik, no co? Zapiłeś? Co? No co? No ten szynku, Alojza. Nie, a to tak. Ty, a co ty masz taką minę? Wiecie co, to jest niesamowite. Wiecie, jak kogo spotkał teraz na ulicy? No? Janusza Benzy, tego operatora dźwigu, z drużyny granatowych. Niesamowite. Niesamowite. Wujkowi się naprawdę pogorszyło. No. Puk, puk, halo, halo, jest tu kto? Człowieku, zaraz masz spotkanie, byś asystował przy kontrakcie za 3 miliony dolarów. Tak? O. Zbyszek. Co? A powiedz mi coś takiego, po czym idzie poznać prawdziwego zdobywcy? Bo po mojemu, po koszulce, każdy zdobywca takie nosi. Je, patrz. Co? Patrz, to... Olek Kopański, patrz jak się obejrzał na mnie. Kto? Olek Kopański, drużyna białych. Aha. No. A tu, patrz kto idzie, Grzegorz Kamiński, drużyna czerwonych. Grzegorz Kamiński. A ta dziołcha, patrz. Która? Z auta wyłazi. Ta z auta co wyłazi. To jest Ela Grudek, drużyna granatowych. Jarunie, niemożliwe. Bercik, ja cię błagam, uspokój się, zmień płytę, no. Nie, ale to jest niemożliwe. Powiedz mi, czy to jest możliwe, żeby tu zdobywcy chodzili? Nie, to nie jest możliwe, Bercik, uspokój się. Nie możesz wszędzie widzieć tych swoich zdobywców, rozumiesz? A poza tym za chwilę masz spotkanie z prezydentem miasta. Uspokój się i nie szalej, no. Nie możesz widzieć tych zdobywców w szynku Alojza, bo cię Ernest zabije. O, a to kto jest? Patrz, Bardzo mi miło, panie prezydencie, że pan dotarł. Pan asystent już wszystko przygotował, także proszę bardzo, proszę usiąść. Może piwko. O, jest pan Hubert Dworniok, panie Stanley. Pan pozwoli, że przedstawię. To jest specjalista od wszystkich śląskich obyczajów. Hubert Dworniok. Bardzo mi miło. Korfantego czynności, mieszkania 6. Peru. Bercik.
Panie prezydencie, to jest pan prezydent miasta. Witam, bardzo mi miło. Hubert Dworniak, Korfantego, Chilo, 8 mieszkania 6. Aha, nasz dom jest jeszcze nieutynkowany. Berdzik, przepraszam. Asystent pana prezydenta. Bardzo miło. Mnie również miło. Hubert Dworniak, Korfantego, Chinoście. Zdobywca! Zdobywca, Zbyszek! To jest zdobywca! Berdzik, uspokój się. Ja ci o nim godą, ja go widział w telewizji, to jest prawdziwy zdobywca. Berdzik, ale ja cię proszę. Ja zawsze chciał pana poznać, jak jo jest dumny. Doprawdy, to panie... jest nieporozumienie. Ja nieporozumienie, sraty, pierdaty, nieporozumienie. Berdzik, proszę cię. Godą cię, Ernest, ty mu nie wiesz, to jest prawdziwy zdobywca, ja go widział w telewizorze. Urodził się 19 lutego 1976 roku. Niekarany, nieżonaty, rozmiar szczewika 44. Co takiego? To jakieś nieporozumienie, naprawdę. Zawsze dziób, jakie nieporozumienie. Ja chyba lepiej wiem o tobie jak ty. Można rzeczono Edyta, mieszkasz w Katowicach, ulica Wodospady. Skończyłeś tak, szkoła podstawowa numer 8 przy ulicy Hetmańskiej 8. Potem było 7 liceum ogólnokształcące przy ulicy Panewnickiej 13. Starczy? No. Ja nic nie rozumiem. Panie Zbyszku, Bercik chyba musi iść do domu. O co panu chodzi? My tu mamy biznes meeting. Jaki biznes meeting? No chwila. A zresztą moment, jak nie myślicie, nie uwierzycie, że mam recht, to każdy zdobywca, jak widział w telewizji, nosi taką koszulę. Sprawdźmy, czy on ma taką koszulę. Panie Zbyszku, Bercik, powiedzcie mi. Ale nie, poważnie, no. Godą wam, to jest zdobywca, to jest prawdziwy zdobywca. On z Peru wrócił, ja go widział w telewizji. Poważnie, Bercik, telefon. Naprawdę po pan Peru? Ale skąd? Tak sobie pomyślałem. Brał pan 2 tygodnie urlopu zdrowotnego. Teraz dzisiaj pierwszy dzień jest pan w pracy. No. Panie prezydencie, pan chyba nie wierzy w te mrednie psychopaty. Nie, nie, proszę, zostawmy to na później. Nie ma problemu, więc tak, wracajmy do naszego spotkania. Jako, że... Jest! Patrzcie! Przebiło! Godążek, zdobywca! Zdobywca! Mo koszula! Mo! Widział, że prawdziwy zdobywca! Więc był pan Peru. No byłem, no przepraszam, wszystko wyjaśnię panu, panie prezydencie, naprawdę, no. No to jutro sobie porozmawiamy. No ale panie prezydencie, no... Andzia, no a co z Ernestem? Ochłonął już? Teraz już tak, ty, ale wiesz jaki był wściekły na Bercika. Jezus, ty. Zbyszek, słuchaj, nie wydaje ci się, że ten peruwiański biznesmen to jest jakiś bardzo podejrzany typ, co? Mi się też tak wydawało. No, słuchaj, Andzia, inwestycja za 3 miliony czy tam 3 miliardy dolarów w szynku Alojza? Poza tym wystarczyło na niego spojrzeć i od razu było wiadomo. No a co tam z Bercikiem, lepiej? No, w pewnym sensie lepiej. W jakim sensie? No bo z jednej strony lepiej, bo przez to przynudzać o tych dziobach, rozumiesz? No a z drugiej? No a z drugiej strony gorzej. Jak to gorzej? Chodź do domu, to zobaczysz. No i co? Ha, to jest Marcin, zdobywca. A, my już się znamy. Tak. Zbyszek, wyobraź się, że Marcin to jest wyjątkowo życiowy pechowiec, wiesz? Wyobraź się, właśnie dzisiaj stracił robota. Co ty powiesz? No, ale za to mu szczęście w nieszczęściu. W dniu, w którym stracił robota, spotkał mnie i on mu zabezpiecza całą jego przyszłość. Razem tu będziemy przez rok mieszkać. Będziemy spać na podłodze, budować mosty lidowe, zdobywać wulkany. Zamienimy te mieszkanie w Peru, nie Marcin? Tak? A co na to Andzia? Ach, Andzia zachwycona. Ona zawsze marzyła o dalekich krajach. No, Peru! La da da, ciapa da.